Ruch powiedział, że przyjdą takie czasy, że ludzie Boży będą byli w niewoli tych, u których w niewoli byli. Izajasz prorokował o tym. Prorokował o tym, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to ludzie Boży będą mieli w niewoli tych, u których w niewoli byli. I dalej Izajasz mówił o diable. Zasłabłeś jak my. Z nami się zrównałeś. On mówi, zasłabłeś jak my. Wiecie, co ten tekst oznacza? Że on jest słaby. Jak zwykły człowiek. Zasłabłeś jak my. Z nami się zrównałeś. Wiecie, w praktyce oznacza to tyle, że wszelkie działanie diabelskie, ono jest słabe. Ono jest słabe. Ono jest równe człowiekowi. A ty narodziłeś się z Bożego Ducha. Dzisiaj stoisz wyżej niż zwykły człowiek. Dzisiaj twój duch jest żywy. Dzisiaj posiadasz możliwość reagowania siłą Boga, a diabeł jest zrównany z ludźmi. Zrównany. Zasłabł. Rozumiecie? Wiecie, jak ludzie gloryfikują diabła? Żaden chrześcijanin nie mówi chwała ci diable. Nikt tak nie mówi. Ale powiem ci, jak gloryfikują diabła. Jak coś w ich życiu się dzieje, jak przychodzi słabość, przychodzi grzech, przychodzi problem, to zaczynają o tym myśleć jako rzeczy wielkie. Zaczynają się tym martwić. Swoje święte myśli angażują w ten syf. Są w stanie siedzieć godzinę, drugą, trzecią i rozważać problem. Tak czczą diabła. Tak go wywyższają. Tak go wywyższają. Mówią, trudne są czasy. Mówią, ciężki mam czas. Mówią, trudni są ludzie. Tak go wywyższają. A on jest słaby. Prorok mówi, osłabłeś. Zrównałeś się z ludźmi. Zrównałeś się z ludźmi. Osłabłeś. Osłabłeś. Rozumiecie? Osłabłeś. Diabeł jest słabszy niż ty. W ogóle zacznij o tym myśleć. On jest słabszy. On jest mniejszy. Nie możesz myśleć o tym, co on ci proponuje. Nie możesz tego zrobić, bo go czcisz. Czcisz go, martwiąc się. Czcisz go, rozważając problem. Czcisz diabła. A on jest słaby. Powiedz mu to, co powiedział prorok. Powiedz, że jest słaby. Powiedz, kiedy przyjdzie ci myśl jakaś, która nie jest Bożą myślą, powiedz do diabła, nie do myśli, powiedz, jesteś słaby. Zrównałeś się z człowiekiem. Powiedz to do niego. Zrób tak, jak mówi Bóg. Nie czci go. Bo to mu daje siłę. Gdyby w jednej chwili dzisiaj chrześcijanie przestali się martwić, to byłaby rewolucja duchowa. Gdyby przestali się martwić czymkolwiek, sprawami małymi i dużymi, sprawami świata i służby, sprawami dzieci, męża, żony, rodziny, to byłaby rewolucja duchowa, rozumiecie? Rewolucja, rewolucja by była. Rewolucja. Jak zacząłem pracować nad swoją duszą, i przyszedłem do Boga szczerze.
Powiedziałem do niego tak: pokaż mi mechanizmy mojej duszy. I ja zobaczyłem mechanizmy. Ja zobaczyłem to jak trybika. Ja zobaczyłem, że tam można wymieniać różne rzeczy. Wymieniać. Wymieniłem. Dzisiaj rozmawiałem o tym z moją żoną przy stole. Wymieniłem złość. Złość wymieniłem. Taki trybik. Wiecie, na co wymieniłem złość? Na stan, że jest mi przykro. Zrobiłem to przez moc Świętego Ducha. Dzisiaj zamiast się złościć, jest mi przykro. Zrobiłem to, co powiedział do mnie lata temu Duch Święty. Lepiej zapłacz, niż wybuchnij. I powiedziałem, to ja chcę wymienić ten trybik. I ja wymieniłem ten trybik. Można wszystko w sobie zmienić. Bo się chodzi w Świętym Duchu. Można wszystko w sobie zmienić, bo diabeł jest słaby. Jak będziesz dziś się modlił, to módl się z tą myślą, że on jest słaby, że możesz powymieniać wszystko w swoim życiu, co chcesz, bo jesteś człowiekiem Bożym. Możesz powymieniać trybiki w sobie. On może w ogóle na ciebie nie wpływać. Tak się módl dziś. To jest twoja siła. Jesteś nowym stworzeniem. Masz siłę do zmiany. Masz siłę do dominacji nad diabłem. Masz siłę do tego. Hakatela sena. Masz siłę. Bóg ci dał siłę do tego.
wizytę w swoim życiu lub jeśli ją widzisz, to postanów, że nie będziesz tej krzywizny obkładał wiarą, tylko tą krzywiznę wyeliminujesz. Ponieważ żeby zaistniała prawdziwa wiara, to najpierw musi być prawdziwa pokuta. Najpierw trzeba się odwrócić od wszelkiego rodzaju krzywizny, a dopiero zacząć wierzyć. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa usuwam w tej chwili wszelki ciężar. Usuwam w tej chwili wszelki ciężar. Usuwam w tej chwili wszelki ciężar. Ja biorę w tej chwili autorytet nad wszelkim zaciągnieniem umysłów. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja teraz mówię do Ciebie, diable. Wycofuj się. Siła! 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 To!
Dziś ogłośmy to, w imieniu Jezus jest Bogiem. Dziś ogłośmy to, w imieniu Jezus jest Bogiem. Dziś ogłośmy to, w imieniu Jezus jest Bogiem. Thank you.
twoja i moja decyzja. Przebijamy się przez twoją decyzję. Przebij się przez twoją decyzję. Wiem, że są pośród nas ludzie, którzy jesteście w jakimś stopniu zawiedzeni. Na co innego liczyliście, a okazało się, że w tym chodzeniu z Bogiem zupełnie inaczej idzie. I jesteś zawiedziony. Ale nie wycofuj się. Zdecyduj się przejść przez własne niezadowolenie. I za tymi drzwiami, które się nazywają niezadowolenie, jest kolejna dla ciebie porcja wolności. Amen. Kolejna porcja zrozumienia rzeczy. Amen. Rozumiecie? Jest w atmosferze odczuwalny w tej chwili pewnego rodzaju ciężar. Możemy ten ciężar złamać, jeśli zgodzisz się z prawdą Bożą. Musisz zgodzić się z prawdą Bożą. Zgódź się z prawdą Bożą. Jeśli chcesz, możesz pozostać ciągle w tym samym miejscu. Ale jeśli chcesz rozwoju i związałeś się swoimi słowami i powiedziałeś, pójdę dokądkolwiek nie poszesz, zrobię wszystko, co powiesz, żebym zrobił, to sądzą cię twoje słowa. Twoje własne słowa cię sądzą. Przejdź przez ten element niezadowolenia. Ja wielokrotnie musiałam przychodzić przez te drzwi, które się nazywają niezadowolenie, zawiedzenie. Myślałam, że będzie inaczej. Miałam jakieś wyobrażenie. Tworzyłam sobie jakąś reżyserkę. Stworzyłam sobie jakąś iluzję. Ale Bóg powiedział, nie, to są moje drzwi. Moimi drzwiami jest Jezus Chrystus. Drzwiami jest prawda Boża. Nikt inaczej nie może wejść, jak przez prawdę. Nie ma wolności, jak jest grzech. Nie ma mowy o prawdziwej wolności. Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście? Jeśli grzechowi słyszycie, stajecie się niewolnikami grzechu. Ale zostaliście wyzwoleni od grzechu. Wyzwoleni. Jest moc do panowania nad grzechem. Spokutuj dzisiaj, jeśli to słowo dotyczy ciebie. Spokutuj realnie teraz. Spokutuj. Odwróć się od tego, co ciebie blokuje. Odwróć. Odwróć się od tego, czym jesteś związany. Przestań to tłumaczyć tak, jak ci jest wygodnie. Nazwij grzech grzechem. Odwróć się od niego. I uwierz, że grzech nad tobą nie panuje. Ale odwróć się. Ja modlę się o świętą moc pokuty teraz. Święta moc pokuty. Święta moc pokuty. Ora Maszaja Bata Masaja. Ora Szeja Masaja Bata. Ora Szaja Bata. Reszija Bata Masaj. Moc pokuty. Moc pokuty. Moc pokuty. Rabaszija Bata Masaj. Ora Szaja Bata. Ora Szeja Bata Masaj. Decyzja o pokucie. Decyzja o pokucie. Chwała. Decyzja o pokucie. Decyzja serca. Odwrócenie się całkowite. Odwrócenie się od grzechu. Rabaszija Bata Masaj. Amen.
cesarskie, a Bogu co boskie. Jeśli Pańska jest ziemia, to co ją napełnia, to oddaj teraz to, co Pańskie. Oddaj Mu swoje emocje teraz. Powiedz, nie radzę sobie w różnych sytuacjach, ale Twoja jest ziemia i to, co ją napełnia. Oddaj Mu swoje małżeństwo, Twoje ojcostwo, macierzyństwo. Powiedz, bo Twoja jest ziemia i to, co ją napełnia. Oddaj Mu swój samochód. Oddaj Mu. Bo Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Oddaj Mu teraz to wszystko. Znoś to pod ołtarz. Znoś pod ołtarz. Wszystko znoś. Twoją wiarę tam znoś. Twoje ciało należy do Niego. Twoje organy należą do Niego. Wszystko należy do Niego. Skoro Pańska jest ziemia i to co ją napełnia. Halleluja. A skoro powiedział, że dał ziemię w Twoje ręce jako Syna Człowieczego, to teraz spójrz na to wszystko, co przyniosłeś. I zacznij wydawać Temu rozkazy z miejsca autorytetu Boga. I powiedz emocje, działajcie jak trzeba, tak jak Bóg was stworzył. Ciało, działaj tak jak trzeba, jak Bóg cię stworzył. Małżeństwo moje, działaj tak jak trzeba, tak jak Bóg cię stworzył. Wszystkie rzeczy fizycznie działajcie jak trzeba, tak jak Bóg was stworzył. Nazywaj to. Hakata sarala zawakate nele menese. Helahena sakataranas. Mów do rzeczy duchowych, psychicznych i materialnych. Mów do nich jako władca. Zarządzaj. Zarządzaj. Tym oddasz uchwałę. Hakata sarala menese. Logika Boża! Logika Boża! Szakatina, zala, wakatina, rebe,
proszę zrozumienie. Między innymi w naszej wspólnocie i w tym ruchu doprowadzamy do maksymalnego uwolnienia. Co to powoduje? Do maksymalnego uwolnienia od religii i wszelkiego rodzaju związań, abyście mogli z miejsca wolności decydować. Dlatego, że Jezus powiedział o sobie, że jest Panem ludzi wolnych. Co wskutek tego się dzieje? Dzieje się to, że mówimy, że Bóg ci da wolną rękę i możesz żyć jak chcesz. Rozumiecie? Kiedy mówimy o tym, że mamy dobrze wyglądać, to mamy dobrze wyglądać, ale nie mamy czcić własnych ciał, rozumiecie, i robić kabaretu. To nie o to chodzi. Kiedy głosimy pewną prawdę, zazwyczaj zawsze jest tak, że ludzie najpierw lądują w rowie. Zazwyczaj zawsze jest rów. Jest rów. Teraz tylko to. Teraz tylko to. Teraz tylko tak. Teraz wszyscy się opalimy. To nie tak. Potrzebujemy do tego wszystkiego mądrości. Ale nie dziwcie się też, że w Kościele są pewnego rodzaju rzeczy. Ludzie mówią, w Kościele jest grzech. Bo są ludzie. Ale mamy tego nie akceptować. Ponieważ Słowo Boże mówi, tak, że grzech, czyli wszelkiego rodzaju błąd, nad nami panować nie będzie. To jest pewnego rodzaju dla nas wyzwanie. Głosić tak, aby ludzie byli wolni. I żyli tak, jak chcą, pod przykrywką Jezusa Chrystusa. Pod szyldem w imieniu Jezusa. Rozumiecie? Ale nie ma innego chrześcijaństwa. Wszystko inne to zaraza religijna. Chcemy was doprowadzić maksymalnie do tego, abyście byli wolnymi ludźmi. I dopiero z miejsca wolności, abyście decydowali. I dopiero wtedy możesz powiedzieć, czy umiłowałem prawdę, czy jestem prawdziwym uczniem Jezusa, czy umiłowałem prawdę, czy przestrzegam Jego przykazań. Czy kocham Jezusa, czy kocham człowieka. Bo kiedy ci każą, to zrobisz wszystko. Ale pytanie, czy zrobię wtedy, kiedy mi nikt nie każe? Czy zachowam się tak wtedy, kiedy mnie nikt nie widzi? Czy będę chciał się podobać mojemu Bogu w ukryciu? Bo oko Pana przypatruje całą ziemię. Czy będę chciał mu się podobać? Czy tylko wtedy jestem bogobojny, wtedy, kiedy patrzą na mnie jacyś ludzie? Przybieram postać pobożności? Nie. Chcę się podobać mojemu Bogu w ukryciu. Bądźcie wolni i czujcie się wolni i decydujcie z miejsca wolności. To, do czego się przymuszałeś w tej chwili, rozumiesz? To w ogóle też spokutuj z tego, bo to nie o to chodzi. Bądź wolny i decyduj z miejsca wolności i realnie zobacz swój stan. Realnie zobacz swój stan. Zobacz, w jakim miejscu jesteś. Powiedz, Boże, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną, bo wielokrotnie wołałem i krzyczałem, że zrobię wszystko. Ale kiedy dochodziło do konfrontacji, szedłem we własnym kierunku. Robiłem tak, jak mi było wygodnie. Popierałem sobie nauczycieli, którzy lechcą moje ucho. Wybierałem sobie takie kazania, które mi na ten czas odpowiadają. I Jezus Chrystus to Pan ludzi wolnych. Z miejsca wolności wybieram Jezusa. Bóg dał Jezusa. I patrzy, co zrobisz z tymi drzwiami, które są szeroko otwarte. Co zrobisz? Ty i Jezus. Ja i Jezus zdobędziemy świat. Ja i Jezus zdobędziemy świat. Patrz na wszystko z perspektywy wieczności. Pochowałam twoje swoich rodziców. I tak jak nadzy przyszli na ten świat, nadzy z tego świata odeszli. Nic stąd nie zabrali. Żadnych ubrań. Nie zabrali swoich dzieci. Wspomnienia po nich pozostały. Chcieli poznać prawdziwego Boga. Nie fałszywego. Nie Boga twoich iluzji, ale prawdziwego Boga.
który ma na imię prawda. I on jest drzwiami. To Jezus jest drzwiami. I nie ma takiej opcji, że my wierzymy w prawdziwego Boga, że wchodzimy przez prawidłowe drzwi i mamy porażkę w życiu. Jesteśmy smutni, niezadowoleni, przygnębieni, w problemach, bez pieniędzy, głodni, pobici, pracujemy tak jakby do dziurawego wora. Nie ma takiej opcji. Jeśli tak jest, to znaczy, że wlazłeś przez fałszywe drzwi, przez jakąś iluzję wszedłeś. Powiedz: Boże, chcę wejść przez prawdziwe drzwi, przez Jezusa, przez Jezusa, przez Jezusa, przez tą prawdę, przez Jego krew. Przez prawdziwe drzwi chcę wejść. Nie musisz robić jakichś maślanych oczu. W ogóle to nie jest chrześcijaństwo. Bóg chce twojej surowej decyzji. Surowej decyzji. Jak dosyć masz stanu, w którym jesteś? Jeśli nie masz jeszcze dosyć tego stanu, to nie jest to pokuta. Musisz mieć dosyć tego stanu. Musisz ci się chcieć wymiotować na stan, w którym jesteś. Rozumiesz? Wtedy przychodzi przełamanie. Wtedy przychodzi wolność. Wtedy przychodzi autentyczna pokuta. Kiedy szykasz już na to, co masz, na to, czym żyjesz, na to, co prezentujesz, musi przyjść w ogóle obrzydzenie do tego. Obrzydzenie, obrzydzenie. A wtedy Bóg, rozumiesz, zrobi wszystko. Kiedy ja miałam dosyć życia z Arturem, to powiedziałam tak: Boże, zabij go albo go zmień. I absolutnie nie wydarzyło się to na moich warunkach. Rozumiecie? Miałem jakiś swój plan zmiany, ale okazało się, że facet się rodzi na nowo z Bożego Ducha. Rozumiecie? Bóg może więcej niż ty dzisiaj myślisz, że On może, ale postanów zbliżyć się do Niego. W prawdzie twojego serca zbliż się dzisiaj do Boga. A tak jak stoję tutaj, gwarantuję ci, że będziesz miał przełom we własnym życiu, ale zbliż się w prawdzie. W prawdzie.
Duch Święty odnawia perspektywę proroczą w wymiarze, w jakim ona jeszcze nie była do tej pory. Chcę, żeby każdy z was, kto tutaj stoi, wziął pełną odpowiedzialność za rozwój perspektywy proroczej w tym kościele i w tym zespole. Chcę, żebyście wzięli ciężar na siebie, odpowiedzialności. Ciężar odpowiedzialności. Również, żebyście rozumieli, że spadnie na was sąd za wasze działania. Zostaniecie osądzeni za nadawanie kierunku. Rozumiecie? To jest odpowiedzialność. Siadajcie tutaj po kolei, Marfin. Kościele, módl się. Módl się o tych ludzi.
Być prorokiem jest bardzo odpowiedzialną rzeczą. Jeśli z osób tych, które wyszły, uważacie się, że jesteście prorokami, a żyjecie nie tak, jak mówi Boże Słowo, to ja was dzisiaj sądzę. Musicie zacząć żyć tak, jak Bóg przykazał. Kościół to nie zabawa. Bycie w miejscu odpowiedzialności to nie jest zabawa. Rozumiecie? To nie jest zabawa. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Mają na nas, jeśli na nas mówią źle, to z jednego powodu, że tak jak żyjemy, to ich to kole w oczy, religię, ale nie dlatego, że żyjemy jak świat i jesteśmy na językach innych ludzi. Rozumiecie? Jeśli jesteś dzisiaj w takim miejscu, że krzywiznę w swoim życiu czymś przykryłeś, to sądzę to dzisiaj. Niech ci się to śni w nocy. Niech ci adekwatnie do twojego błędu w życiu przyświetla prawda Boża. Niech ci się przyśni dzisiaj Jezus i niech ci szepnie do ucha. Do mnie szepnął raz. I nigdy nie chcę już tak usłyszeć. Ponieważ chcę chodzić za Nim z uwagi na posłuszeństwo, a nie na doświadczenie. Dużo was wyszło. To bardzo duża odpowiedzialność. Bardzo duża odpowiedzialność. Kiedy masz słowo od Boga, to ono przede wszystkim ma się realizować w twoim życiu. Number one. A dwa, nie płaczesz z powodu tego, że widzisz coś, tylko wychodzisz i mówisz, i sądzisz. Najpierw siebie, a potem daną społeczność, w której jesteś. I nie płacz potem z powodu tego, że ktoś cię nie będzie lubił. Mogą cię nie lubić, mogą cię obgadywać. Mogą ci źle życzyć. Dlatego jeszcze raz mówię, to nie jest zabawa. To nie jest zabawa. Bycie na świeczniku to bardzo duża odpowiedzialność. Przede wszystkim jako prorok nie możesz być wmieszany wielokrotnie w różnego rodzaju konflikty, ponieważ nie będziesz mógł być częścią rozwiązania. Takim przykładem jest Jezus. Jezus nigdy nie był wmanewrowany w jakiś konflikt, tak? Dlatego mógł być rozwiązany. Jedyny konflikt, który wziął na siebie, to nasz grzech. I stał się rozwiązaniem tego konfliktu. Dla ciebie i dla mnie. Jeśli jesteś przerażony tym, to jeszcze dzisiaj zrezygnuj. Wiecie, o co chodzi? I nie wykrzywiajmy dróg pańskich. Amen. Amen. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Wielbimy Cię. Ojcze, ja dziękuję Ci za tych proroków. Ojcze, dziękuję Tobie, że będą, Ojcze, palcem wskazującym, Ojcze. Ojcze, ja dziękuję Tobie za głęboką świadomość uświęcenia, Ojcze. Oddzielenia od świata, Ojcze. Suma kolor namasa. Ja dziękuję Tobie za bliskość z Tobą, za realną więź z Tobą, za intymną więź z Tobą. Czemu macie takie uwielbienie szarpane, takie przerywane?
Są tacy liderzy uwielbienia, co tak pięknie prowadzą uwielbienie. Mają fajne brody, mają fajne gitary, fajnie są ubrani, stoją z przodu, fajnie uwielbiają Pana, układają nowe piosenki, tak jest fajnie. Czemu wy tak ładnie nie śpiewacie? Ja mówię, my śpiewamy skutecznie. My wyśpiewujemy prawdy Boże. I doprowadzamy do tego, że ludzie podczas uwielbienia, tak? Ponieważ my stawiamy na obecność Bożą. My gromadzimy się wokół obecności Bożej, a nie wokół jakiejś emocjonalnej atmosfery. I do tego człowieka mówię, przejrzyj sobie profil tego człowieka, który się nazywa liderem uwielbienia. Zobacz, jeszcze rok temu stał z jakimś biskupem religijnym. Rozumiesz? Jest to człowiek ekumenii. Czyli to, co prowadzi, to nie jest prawdziwe uwielbienie, to jest pomieszanie. To się nazywa duchowa prostytucja. Nie idziemy za duchową prostytucją. Uwielbienie jest w sercu wtedy, kiedy godzę się na 100% z prawdami Bożymi. To się nazywa uwielbienie, a wtedy możesz zaśpiewać wszystko. Tam pod lasem świetnym się wije, tam pastuszki ogień palą i kartofle pieką. A żuczek waruje, krówki ryczą, porygują, dobrze im się dzieje i powiedzą, co ona robi. Uwielbiam mojego Boga, ponieważ dla czystego wszystko jest czyste. Jestem czysta w środku, mam czyste intencje, rozumiecie? I mogę prowadzić ludzi w temacie uwielbienia. Nie idź nigdy za kimś, kto mówi, że żyje z Bogiem, a jego życie jest bardzo dalekie od prawd Bożych. Jeszcze raz powrócę do proroków. Nawet zdjęć masz sobie z pewnymi ludźmi nie robić. Amen. Z pewnymi religijnymi ludźmi masz nawet sobie nie robić zdjęć. Rozumiesz? Wstawiaj zdjęcie swojej buzi. Kiedyś stary prorok powiedział do młodego proroka: z pewnymi ludźmi nie rób sobie nawet zdjęć. I kiedy zasiadamy w Radzie Pana, kiedy mamy osobistą z nim społeczność, to tak naprawdę mamy wywalone, kto co o nas powie. Nie bój się tego. Bądź w tym odważny. Bądź w tym radykalny. Namaszczenie Cię będzie chroniło. Namaszczenie Cię będzie chroniło. Wielokrotnie Cię żaden człowiek nie obroni, ale namaszczenie, które jest w Tobie, będzie chroniło Cię. Ono Cię będzie chroniło. Namaszczenie, które jest na mnie, chroni mnie. Policjant, który mnie przesłuchiwał w sprawie Biblii, jest już moim kolegą. Rozumiecie? Namaszczenie, które jest na Tobie, będzie Cię chronił. Dbaj o świadectwo Twojego życia. Nie pozwól, aby ktokolwiek i cokolwiek zbroniło świadectwo Twojego życia. Uwielbiamy Cię. Jesteś święty. Jesteś inny. My zgadzamy się na świętość, zgadzamy się na inność. My dziękujemy Tobie, Jeszua, że Ty dałeś nam wzór determinacji wiary. Uwielbiamy Cię. Ty dałeś nam wzór miłości. Ty dałeś nam wzór decyzyjności. Uwielbiamy Cię. Ojcze, modlę się. Niech ludzie decydują zgodnie z pułapem swojej wiary. Uwielbiam Cię za to. Pobrajamy Twoją krwią całą perspektywę proroczą i ogłaszamy, że żadne zwiedzenie nie dotknie perspektywy proroczą. Ja dziękuję Ci za ostrość widzenia i ostrość słyszenia. Amen. Ja dziękuję Ci, że rozpoznajemy czas tej pory. Amen. Ja dziękuję Ci, że wiemy, kiedy mówić i kiedy nie mówić. Uwielbiam Cię.
odsuwam przedemonię szatę, odsuwam rywalizację. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja w tej chwili przeklinam niedzielne pojedynki w imieniu Jezusa. Ja przeklinam niedzielne pojedynki w imieniu Jezusa. Żeby ludzi prowadził tu w kościele i w zespole. Jeszcze większą manifestację darów objawienia. Słowo wiedzy, słowo mądrości, dar rozróżnienia duchów. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Ojcze, ja w imieniu Jezusa teraz otwieram oczy i uszy na jeszcze lepszą ocenę sytuacji, która jest wokół nich. Sytuacji w kościele, sytuacji w świecie. Ojcze, w imieniu Jezusa ja otwieram ich oczy i uszy na czułość duchową, na bardzo silną czułość duchową. Ojcze, ja wzbudzam ich życie jeszcze silniejsze sny, wizje, objawienia, manifestacje aniołów. Ojcze, w imieniu Jezusa ja wzbudzam to w nich. Ojcze, my umacniamy perspektywę proroczą w kościele i w zespole. Ojcze, bo Ty powiedziałeś, że nie czynisz nic, jeśli nie objawisz najpierw tego swoim sługom prorokom. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię. Niech to się pomnaża tutaj, Ojcze. Niech to się pomnaża w tym kościele i w zespole. Niech to się pomnaża. Niech to się pomnaża. Ojcze, my ustanawiamy rozsądek i mądrość nad prorokami i ludźmi proroczymi. Przez imię Jezus. Rozsądek i mądrość. Przez imię Jezus. Szakatalera lakata sabakatela ramasa. Ojcze, ja wzbudzam współpracę między prorokami, ludźmi proroczymi. Ja wzbudzam współpracę między nimi. Ja wzbudzam współpracę. Współpraca prorocza. Współpraca prorocza. Ojcze, Ty już przed tysiącami lat organizowałeś szkoły prorocze. Organizowałeś współpracę proroczą. Ojcze, ja modlę się o to. Niech prorocy współpracują ze sobą na poziomie objawienia informacji.
rzuca nową przestrzeń do ewangelizowania. My przez autorytet Kościoła otwieramy teraz nowe drzwi, nowe możliwości, nowe koncepcje. Ojcze, uwalniamy dalej Ducha Świętego w ludzi, którzy głoszą Ewangelię na ulicach. Wciąż śpiewają. Ojcze, ja wzbudzam wszystkich ludzi w Kościele, którzy głoszą Ewangelię. Nową przestrzeń Ducha Świętego do jeszcze potężniejszego głoszenia do ludzi. Ja ogłaszam manifestację darów uzdrawiania, manifestację darów żenia cudów. Ojcze, przez imię Jezus. Ojcze, ja modlę się o każdego tutaj z chłopaków, którzy stoją przede mną. Każdy na jakimś odcinku, Ojcze, bierze odpowiedzialność za jakiś dzień czy moment ewangelizacji. Ojcze, teraz ja wzbudzam w każdym z nich nadprzyrodzoną mądrość i umiejętności do prawidłowego zarządzania, jeszcze lepszego zarządzania ludźmi, jeszcze lepszego organizowania wszystkiego. Ojcze, niech Twoja roztropność i mądrość wpływa na nich. Niech wpływa na nich Twoje zrozumienie całej rzeczywistości związanej z organizacją ludzi na ewangelizację. Ojcze, dawaj im świeże pomysły do tego, w jaki sposób mają organizować tę ewangelizację, tam czy są. Modlę się o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Uwielbiajcie Boga dalej. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Thank you.
bądź normalny. Bądź ludzki. Jedną z takich rzeczy, które usłyszałam ostatnio pod swoim adresem. Człowiek, który mi podziękował, że przyniosłam Ewangelię do jego życia, powiedział: dziękuję ci, że jesteś normalna. Że nie jesteś religijna. Że nie wytwarzasz wokół siebie religijnej aury. Bądź normalny. Bądź ludzki. Jezus to ludzki Pan. On zasiadał z prostytutkami i z grzesznikami. Nie mógł koło siebie takiej aury świętości, że grzesznik boi się podejść. On ma wiedzieć, że ty masz coś, czego on nie ma. Rozumiesz? On ma to poczuć. Wow! On ma coś, czego nie mam ja. Ale on nie może się bać do ciebie podejść i nie może się bać z tobą rozmawiać. Bądź normalny, mów normalnie. Mów normalnie, nie mów tak zwanym językiem religijnym. Mów normalnie. Tego potrzebujemy. Potrzebujemy zmienić język archaiczny na język normalny. Ja nie mówię o tym, żeby przeklinać. Nie wolno przeklinać. Przeklinać diabła to nie znaczy mówić bluźniercze słowa. To w ogóle nie o to chodzi. Ale bądź normalny dla drugiego człowieka. Uwielbiamy ciebie. Ojcze, my ochraniamy wszystko, co dzisiaj się urodziło do życia. Ja dziękuję tobie. Za każdą nową rzecz, za każdy płód. My to ochraniamy twoją świętą krwią. Uwielbiamy ciebie. Uwielbiamy cię.
niczego nie stracimy z tym. Robić trochę takiej atmosfery. Wczoraj oglądaliśmy Ojca Chrzestnego. Don Vito. No, kto kogo? Miejcie do siebie trochę dystansu. Rozumiecie? Jak się gdziekolwiek zejdzie trochę na jakąś krzywizę, tak? To trzeba się naprostować. Nie martw się. Nie martw się, że ci nie wyjdzie. Nie martw się. Zróbmy się. Mogę być walnąć religijny frazes. Uda ci się, bo Bóg tak powiedział. Uda ci się, bo wierzysz w siebie. Dlatego ci się uda. Nie martwcie się. Oglądajcie więcej kabaretów. Jeśli macie pełną głowę kazań i macie dosyć tych kazań, zachęcam do lektury Ojca Chrzestnego. Szczególnie polecam trzecią część. Znakomita. Pomoże zrozumieć, jak patrzeć na życie z perspektywy wieczności. Pokazuje koniec gangstera, życia gangstera, który traci wszystko, tak? I pokutuje. Tylko u nas tam być odwrotnie. Nie mamy pokutować na początku, a potem iść i zwyciężać. Jest pokutować na końcu swojego życia. Amen. Także w Kościele Przebudzeniowym też poleca się Ojca Chrzestnego. Obejrzyjcie Ojca Chrzestnego, zaprawcie to kabaretem moralnego niepokoju i nie martwcie się. Żyj dniem dzisiejszym. Dzisiejszego dnia już nigdy więcej nie będzie. Jeśli masz męża, to dzisiaj możesz mieć najlepszy seks. Jeśli jesteś w narzeczeństwie, to dzisiaj możesz spędzić najlepszy dzień w narzeczeństwie. Jeśli jesteś marzycielem, to dzisiaj możesz marzyć tak, jak nigdy dotąd. Dzisiejszy dzień nie powtórzy się już nigdy, nigdy. Dlatego szkoda tracić ani jednej minuty na zmartwienie. Nie martwcie się. Siadajcie, przyjaciele. Amen. Oto